Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia 5. odcinka serii Pokémon Shield Dexplay, serii, w której łączymy Nuzlocke ze złapaniem ich wszystkich. A jak to wygląda w rzeczywistości, możecie sprawdzić na moim kanale, albo i w tym odcinku, może wam wytłumaczę, ale jest to wszystko wytłumaczone w poprzednich odcinkach, także gorąco was zachęcam do nadrobienia zaległości, jeżeli nie widzieliście. Ta seria wlatuje codziennie na mój kanał, bo staramy się utrzymać ten hype na nową serię, na nowe Pokémony i również będą się pojawiały za niedługo już live, także gorąco was do tego zachęcam. Oczywiście zachęcam was również do odwiedzania mojej grupy facebookowej oraz discordowej Paper Sheets, ponieważ tam pojawiają się ankiety, pytania na temat serii i ogółem jestem otwarty na wasze propozycje tam również. Także gorąco do tego zachęcam. I teraz czas najwyższy na to powiedzieć, co się działo w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku wkroczyliśmy tutaj, do tego ogromnego obszaru zwanego dziką areną, Wild Area, tak się to po prostu nazywa, w którym znajduje się mnóstwo miejsc i mnóstwo Pokémonów do złapania. Tak jak na przykład zaraz przedstawię drużynę i Pokémona, którego zobaczyliśmy. Te czerwone promienie sugerują możliwość walk z Pokémonami dynamaxującymi. I to również pojawiło się w poprzednim odcinku. Ale zostało poruszone tutaj kilka kwestii, które na razie zostają bez odpowiedzi. Z jednego prostego powodu. Jest dość wcześnie jeszcze. Poczekamy, jak ludzie wypowiecie się na temat właśnie tego, co zrobić z Wild Area i jak je łapać. Tutaj zostały sugestie, żeby po prostu łapać po jednym Pokémonie z każdego obszaru i te też jestem w stanie rozpatrzyć, ale myślę, że do tego dojdziemy później. W dzisiejszym odcinku będziemy udawać się do Moto Stoke City, przed którego schodami, ogromnymi schodami, które wyglądają troszeczkę bardzo steampunkowo, tutaj z tymi, powiedzmy, że rurami, chociaż wygląda to bardzo kamienne, ale z rurami pnącymi się do góry. Ale zanim to zrobimy, czas najwyższy na przedstawienie mojej drużyny, bo troszeczkę się zmieniło. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie znajduje się oczywiście Grookey Kong na poziomie 14, który praktycznie został pokonany w poprzednim odcinku właśnie podczas Dynamaxowej walki, ale na szczęście udało mu się przeżyć. Byliśmy bardzo, bardzo blisko. 4 punkty życia od ognistego ataku Dynamaxującego Pokémona, który również jest w naszej drużynie. To było bardzo bliskie spotkanie, bardzo emocjonujące. Z takami Scratch, Growlithe, Razzle, Leaf i Taunt. Następnie mamy April, jest to Chuttle. Tak, zdecydowanie zapamiętałem nazwę tego Pokémona z atakami Tackle, Water Gun i Bite. Później Gadget, Squawet z atakami Tackle, Tail Whip, Bite i Staff Cheeks, który sprawił nam wiele problemów. Jak widzicie, pojawiła się również jedna śmierć na layoutie i to nie była śmierć przypadkowa. To oczywiście był kryt, ale co się tak na dobrą sprawę stało, to gorąco zachęcam was, żebyście wy po prostu sami z siebie ruszyli i zobaczyli. Oraz na samym końcu nowy dodatek do drużyny, Sizzly Pete na poziomie 17 z atakami Bite, Flame Wheel, Bug Bite i Brutal Swing. To jest potężny moveset. Jest to Pokémon typu Firebug, czyli dość ciekawy typing. I on... Widziałem kilka sugestii waszych w komentarzach i nie jestem przekonany do nich tak bardzo, jakbym chciał. Ja sobie tutaj poprawię troszeczkę kamerę. O, nie jestem przekonany do nich, bo nie chcę nawiązywać do pewnego zbrodniarza wojennego. Więc to na razie zostawimy, ale Sizzly Pete będzie się nazywała po prostu Coil. Czyli cewka. Bo on cewkami tymi swoimi smaży tutaj. Chociaż do tego śmiesznego wąsa można by było również nawiązać, ale na razie wydaje mi się, że Coil jest tutaj odpowiednią nazwą. I to są właśnie Pokémony, które znajdują się w mojej drużynie. I teraz, co mogę zrobić, to wkraczam do Moto Stoke City. Tutaj widzieliśmy ładowanie ekranu i teraz zobaczmy, jak Moto Stoke City będzie wyglądało, jak Moto Stoke City się prezentuje. Widzimy tutaj również na mapie, że jest ścieżka 3, ścieżka 4. Okej, i mamy tutaj zdecydowanie, wow, bardzo ładne jest to miasto, taki industrialny klimat. Gdzie mamy tutaj te wszystkie pompy, gdzie mamy tutaj koła zębate, jakieś tłoki, no i oczywiście kominy, z których wylatuje para. O wow, i ten jeszcze, i ta przeurocza muzyczka, no to ja już chciałem przyzwyczajnie obracać, ale niestety tutaj się nie da. Zagadajmy do wszystkich oczywiście. Okej, czy to miasto jest ogromne i trzeba sprawdzać town map, żeby się nie zgubić? Okej, Minchino oczywiście tutaj coś mówi. Mamy tutaj unoszącą się parę ze studzienek. I Sonia! Hej! Ty tam! I macha do nas Sonia, która również wyruszyła na swoją podróż, czego dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku. Prawdziwy z ciebie...
As! Ojejku, zobaczcie tą reklamę, która jest po lewej. Jakiś płatków po prostu, albo jedzonka dla Pokemonów z tym czutlem, który po prostu gryzie obrus. Wow. Prawdziwy as ciebie, że przeszedłeś przez dziką arenę, dziki obszar. Widać, że... twój spacer troszeczkę zmierzwił twoje Pokemony. Powinieneś skoczyć do Pokemon Center. Poza tym jest tam coś, co powinno ci się spodobać, jeżeli jesteś prawdziwym trenerem. Okej, wejdźmy do Pokemon Center, zobaczmy, co tam jest, co takiego ma nam do powiedzenia właśnie Sonia i do opowiedzenia. Okej, jest to to, co tutaj widzę. Pokimart. Okej, wygląda jak, że Rotomi jest wolny. Okej. Rotomi to rodzaj serwisu informacyjnego Rotoma. To jest bardzo przydatna maszyna dla trenerów. Możesz nawet użyć go, żeby skustomizować, żeby po prostu urozmaicić swoją kartę ligową. Dlaczego nie pobawisz się troszeczkę ze swoją kartą ligową? Tu jest dla ciebie próbka. Okej, dostaliśmy kartę ligową Leona. Okej, dobrze, możemy w każdym Pokémon Center właśnie customizować, czyli po prostu zmieniać swoją kartę ligową. Wszyscy trenerzy mają swoją własną ligową kartę i mogę zmieniać karty, wymieniać się kartami z innymi trenerami, żeby... którymi łączę się podczas używania internetowych po prostu opcji gry. Mogę zobaczyć wszystkie karty, które zebrałem, sprawdzając swój album, który mogę znaleźć w menu... W kartach ligowych. Ale Motostoke jest duże, nieprawdaż? Nie bój się, nie przejmuj się. Sonia jest tutaj, żeby ci co nieco pokazać. Znajdź mnie później, jak uleczy swoje Pokemony. A! Ceremonia otwarcia. I think I would something moving. Okej, troszeczkę się wzruszam, kiedy myślę, jak ekscytujące i poruszające było właśnie stać na polu, stać na trawie stadionu po raz pierwszy. Okej, czyli my też będziemy stali na trawie stadionu po raz pierwszy. Okej, może i będzie, ale chętnie uleczę swoje Pokemony teraz, ponieważ no, troszeczkę zebraliśmy oklep tutaj niestety. I mamy teraz całą drużynę, która wygląda bardzo ciekawie. Coil, Gadget, April i Kong w naszej drużynie. Zagadamy tutaj jeszcze do trenerów. Tak, chciałbym coś kupić. Potionów może troszeczkę więcej, chętnie bym kupił tak z 4. Mogę kupić 4 potiony? Mogę kupić 4 potiony, bo nazbierałem troszeczkę tego hajsu. Mogę też co nieco sprzedać. Nie. Chciałbym coś sprzedać. I chciałem na pewno sprzedać Max Revive, który mamy jeden, za 2000. Revive, który mamy jeden, za 1000. I również te perły, które dostaliśmy ostatnio. Treasure. A nie, to nie jest to. Other items TM Treasures. Okej. Okay. Możemy sprzedać ile? 3 perły za 3000, super. Oraz jeden mały grzybek za 250. Dobra, to już mamy solidny hajs teraz, także dziękuję. I zagadamy tutaj do niego. Co on tutaj ma do sprzedania? A, czyli rodzaje pokeboli leczących, netbole i tak dalej. Wydaje mi się, że netball wezmę tak z 2, bo dlaczego by nie? W niej się łatwiej łapie pokemony wodne i robaki. Oraz healbole wezmę tak z 5. Okej, okay, dobra, okupiliśmy się, zagadam oczywiście do wszystkich tutaj, ale tak na szybko. Bunnelby za Squaweta, nie, dziękuję. Okej. Okay. Różni sprzedawcy sprzedają różne rzeczy, ciekawe dlaczego wyglądają tak podobnie, oczywiście. Rotomi ma Cardmaker, oczywiście. Okej. Okay. Nickel Lawyer, dobra, czyli tu są takie standardowe rzeczy. Ja mam pytanie, czy to jest Audino? Bo nie wiem. Ale chciałbym zmienić imię teraz tutaj, żeby już oficjalnie Sizzlipede nazywała się Coil. Tak zdecydowanie, tak o tym myślę właśnie, żeby nazwać ją po prostu... Okej. Okay. Nie, nie trzeba. Tu jest jeszcze Move Relearner, Move... Deleter, ale tym się na razie nie przejmujemy. Greetings, trainer, what can I help you with? Use Card Maker. Okej, okay, zrobimy sobie naszą kartę i stworzymy nową kartę ligową, ponieważ nie mamy. I wydaje mi się, że mogę spokojnie... Okej, okay, background wybrać sobie na razie. Wydaje mi się, że... To?
to... Wydaje mi się, że możemy dać Motostoke tutaj, to steampunkowe miasto, albo to. Ja aż tak nie lubię Pikachu. Wydaje mi się, że możemy Motostoke dać w tle. Pozycja, nie, tutaj jakiś ten efekt. Okej, okay, to jest w porządku. I ramka do tego... Czarna. Może być. Jasne. Do następnego kroku. I teraz tak. Okej, okay, możemy zmieniać nasz... Nasze ustawienie. Dobra. Matowe pokrycie, ale chwila. Cofnę tylko. Change expression. Okej, pocieszne. Okej, wydaje mi się, że to jest fajne. I teraz zmień pozę. No nie, zdecydowanie nie. Okej, to może być to, ale w takim wypadku zmienimy sobie teraz naszą twarz również, żeby pasowała po prostu do tego. Na pewno nie to. Okej, to jest super. Tak może być, to może być nasza karta w tym momencie. Do następnego miejsca. Matte coating, okej. Tak, wydrukujmy ją. Jest to oczywiście paper, także niech to będzie nasza karta po prostu trenera. Możemy ją oczywiście zreprintować, jak tylko będziemy mieli okazję. Także zrobiłem wszystko już, co tutaj mogłem. Teraz jest tu Sonia, która czeka na nas, ale ja jeszcze... Okej, mamy ligowe karty i mamy kartę swoją i chyba Leona. Album jestem ja oczywiście i Leon z numerem 1. Czy ja mogę dodać swój numer? Czemu nie mogę dodać swojego numeru? Okej, tu jest napisane, co, jak się dzieje. Pokémony do 20 poziomu będą słuchać moich poleceń. Okej. Pokémon Camp oczywiście, ale ja chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Skoro dostaliśmy bardzo dużo ciekawych rzeczy z walki, więc dlaczego by tego po prostu nie wykorzystać? Mamy Expert Candy XS, więc możemy wyrównać może troszeczkę drużynę do jakiegoś konkretnego poziomu. Okej, do 12 na przykład. Damy też 2 April. Okej, dobra, niechcący to zrobiłem. Użyję na gadżet jeszcze tutaj Experience Share Candy S. Taki przeskok. Dynamax Candy. Chyba damy Kongowi. Dynamax zwiększa poziom Dynamaxu. I dzięki temu więcej życia Kong będzie miała. Nie widzieliśmy jeszcze Dynamaxu z naszej strony w tej grze, więc czemu by tego nie spróbować? I gadżet wbije chyba jeszcze na poziom 14. Dlaczego by nie? Okej, czyli mamy gadżet na poziomie 14, Konga na poziomie 14, April na poziomie 12 i Coila na poziomie 17, albo Coil. Czy to jest samiczka, czy to jest samiec w ogóle? To mnie ciekawi. To jest samiec, czyli Coila. No i wydaje mi się, że jesteśmy gotowi, żeby po prostu ruszyć dalej. Możemy zejść tutaj. Gdzieś się tutaj przycisnąć. Tu jest ukryty przedmiot na przykład. I którym jest Nugget. Okej, czyli 5000 dodatkowe dla nas darmowe. No ale teraz, nie przedłużając, idziemy po prostu porozmawiać z Sonią i zagadać, co ona ma nam do powiedzenia. Ha! Więc wspaniały młody trener, który przebrnął przez dziki obszar. Czy pamiętasz, jaki jest twój cel w Motostoke? Jestem, żeby podjąć wyzwania gymów. Tak! Wyzwanie gymów. Ceremonia otwierająca wyzwanie gymów. Okej, widzę tam sklep z ciuchami, ale wydałem 30 tysięcy na koszulkę z Arcanine'em, więc na razie podoba mi się mój outfit, tak na dobrą sprawę. Tak, poza tym ceremonia jutro będzie w miejscu zwanym Motostoke Stadion. Stadion Motostoke, okej? Ta muzyka jest świetna po prostu. Użyj tamtej windy, żeby dostać się do stadionu, okej? Okej, to zrobię. Well, narazka... Jezu, Laters? Czy ona jest od nas starsza? Ale chyba nie jest aż tak starsza. Laters, I'm going... poszwędam się troszeczkę po sklepach, skoro tutaj jestem. Nie zapomnij zarejestrować się na stadionie, okej? No, wydaje mi się, że nie mamy innej opcji, że po prostu... O, pociągi już jeżdżą. Super.
Dobrze, ale znajdujemy się teraz w Motostoku. I teraz co my tutaj mamy? Mamy tutaj sklep z kwiatami. Okej, okay. I ona mówiła nam coś o ataku Growth, a my niewłaściwie potrzebnie się schylaliśmy. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze... Zwiedzimy sobie Motostoke. Jesteśmy w przepięknym mieście, chyba w największym mieście w regionie, tak mi się wydaje. Zagadajmy tutaj do tego. Nigdy nie znudzi mi się patrzenie na te wielkie napędzane parą koła. Oczywiście, tak, to jest steampunk. Czy my tu tutaj mamy jakąś wolkę? Motostoke to coś innego! Jakie inne miasto ma windę, która zabiera cię między wyższym a niższym dystryktem? Wyższą a niższą dzielnicą. Okej, czyli tam po prostu nie przejdziemy na razie, chociaż tam jest coś ciekawego. Nie wiem, co to jest. Widzimy tam... To jest chyba stacja. To jest stacja, tak, zdecydowanie. Widzieliśmy tam właśnie logo tej stacji. Tutaj mamy jeszcze... Stini? Tak, Stini. Okej, zobaczcie, możemy tutaj, tu jest w ogóle, no jak się to nazywa, fontanny dla Pokemonów i dla ludzi również w tym Motostoke. Zejdziemy sobie tutaj z tej drugiej strony zobaczyć jeszcze, co tutaj jest. Tutaj jest jakiś dwóch trenerów, dzień dobry. No, rzucę swoje Pokebole z taką energią. Ciekawe, czy Pokemony w środku nie są skołowane, a tu co? Okej, trzeba rzucać Pokebole, żeby nauczyć się lepszej techniki. Dobra, czyli mamy tutaj, idziemy dalej w głąb. Tam są znowu jakaś para, tu jest sklep z ciuchami, ale na razie jestem zadowolony ze swojego outfitu. Tutaj jest kawiarnia. Mogę do niej wejść, zobaczmy, co jest w kawiarni w takim razie. Mamy dużo Pokemonów, jest Hoothoot. Hoothoot lubi kwaśne. Znaczy, gorzkie smaki. Okej, dobra. A on jest słodki, tutaj pogadamy. Okej. Tutaj, że możemy zostać gwiazdą. Leon's Cape on the Special Lego Prison Bursenberg Design. Okej, ktoś ma rodzinę na pelerynę Leona. Mr. Kabu? Kim jest Mr. Kabu? A, to jest Gym Leader Kabu. Jest starszy od mojego taty, ale nie ma zamiaru przechodzić na emeryturę. Dobra, świetnie. To jest nowy Pokémon. Dzisiejsza kawa jest czymś specjalnym. Pokémon, który pomagał zrobić doskonałym. Co to jest? Co to jest? To jest nowy Pokémon. Ja go chcę. On wygląda jak po prostu latająca śmietanka. Dzień dobry. Witam w kawiarni walk. Możesz walczyć tutaj raz dziennie, jeżeli wygrasz, damy ci coś słodkiego na koszt firmy. Czy chcesz zawalczyć? Nie, na razie nie, na razie podziękuję. Możliwe, że wrócę tutaj jeszcze w dzisiejszym odcinku i zobaczę, jak ten Battle Cafe działa. Mamy tutaj również sklep z płytami. I dostaliśmy Focus Energy, TR. Tutaj dostałem od was informację, że TR to są rzeczywiście jednorazowe TM-y, które można używać. I to jest sklep z TM-ami w takim razie. TRs are vintage. You can use them on your to have Pokemon learn the rare moves. They break after one use too, which is also extra old school. Okej, okay, czyli... Tu jest w końcu wyjaśnione. To mnie cieszy. To mnie bardzo jara. To mnie bardzo cieszy, że jest w tej grze wyjaśnione, dlaczego nagle TM-y stały się wielorazowego użytku. Po prostu technologia poszła do przodu. Wow, okej, okay. Dobra. Ruszam teraz przed ciebie, zobaczyć tutaj ludzi jeszcze. Zagadam do tych ludzi z Onyxem. Onyx może stać się jeszcze większy przez dynamaksowanie. I zagadamy do tego Onyxa. Dobra, pogadałem sobie z Onyxem. Chcę zagadać do twojej pseudo-właścicielki. How's it? O, tak how mówił. A, czyli jednak przybyła z Alolii, żeby zobaczyć wyzwanie gymów osobiście. Okej. Okay. Nie mogę nosić takiego samego. Dobra, on nie może nosić tak. Stałbym się zbyt nerwowy. Okej, okay, dobra. Czy tutaj nic? Co tutaj jeszcze jest? Księgarnia. Mogę wejść do księgarni? Nie mogę wejść do księgarni, ale są tu jakieś książki. Daj. Okej, czy jakiś magazyn z gym leaderami jest bardzo popularny tutaj. Tutaj mamy kolejny sklep z płytami, do którego też nie mogę wejść, ale zagadam tutaj do tego przemiłego pana. Czekaj, proszę, dam ci te słuchawki wysokiej jakości, wysokiej klasy.
A, nie musisz mi dziękować. To tylko prezent, to nic. Dostaliśmy set of high-tech earbuds. Okej. Okay. Strange earbuds that allow you to freely control the volume of various sounds. Wiesz, co jest takie bardzo technologiczne w tych słuchawkach? Kiedy nałożysz je na swoje uszy, możesz kontrolować dźwięki swojego otoczenia. Może nawet sprawić, że niektóre dźwięki w ogóle staną. Na przykład... okrzyki Pokémonów. Okej. Okay. Czyli to są słuchawki do sterowania dźwiękiem, tak? A, i zmienimy sobie na fast... dźwięk. Znaczy, czy chcemy? Nie, normal jest akurat okej tutaj. O Jezu, tak! Rzeczywiście możemy kontrolować to teraz dzięki tym słuchawkom. Serio? Są potrzebne do tego coś, co daje nam random po prostu tutaj. Co daje nam po prostu jakaś randomowa osoba, żeby kontrolować dźwięk w grze? Brawo, naprawdę brawo. Okej, okay, tu jest nawiązanie jeszcze do siły Steam Power, czyli siły parowej. No ale wydaje mi się, że teraz, zanim pójdziemy się zarejestrować, pójdziemy zawalczyć do... Czy jestem przygotowany do tej walki? Za chwilę będę. Dam Oranberry swoim Pokémonom. Wszystkim. Dosłownie wszystkim. Macie... I jedźcie z tego wszyscy. O, mamy jeszcze Figibery. Mógłbym też dać Figibery, ale muszę zobaczyć, jakie natury mają moje Pokémony. Na razie Oranberry wystarczy. Także idziemy teraz do kawiarni, która znajduje się... tu. Idziemy stoczyć walkę... w kawiarni. Dlaczego by nie? Ja chcę poznać tego Pokémona. Jaki to jest Pokémon? Co to jest za Pokémon? Czy to jest jakaś galeryńska wersja? Czegoś? Tak, chcę zawalczyć. Okidoki. Okej, okay, Cafe Master Dwight chce z nami walczyć i Cafe Master Dwight wysłał przeciw kombi. Okej. Okay. To na pewno nie jest przeciwnik dla Konga. Kombi jest na poziomie 10. Okej, okay, super. Super, mogę tutaj wystawić teraz... Wydaje mi się, że gadżet. Coil ma wystarczająco duży poziom, że poradzi sobie po prostu z... Znaczy, gadżet ma wystarczająco duży poziom i wydaje mi się, że Coil nie potrzebuje na razie tutaj być trenowana. Tutaj kombi użyło oczywiście Gust. Ja mogę użyć teraz, co? Tackle, wydaje mi się. Stawczyk na razie nie, bo to zwiększa naszą obronę, jednocześnie pochłaniając jagódkę, którą trzymamy. Ten Sweet Scent ma bardzo dziwny, po prostu, bardzo dziwną animację. Ale widzimy, Tackle zadaje bardzo dużo. My chyba mamy jeszcze Tail Slap, z tego co pamiętam. Okej, okay, Struggle Bug obniża nasz specjalny atak, ale tym się nie przejmuję, bo nie mamy Pokémonów atakujących specjalnie. Znaczy, mamy jednego, ale tak na dobrą sprawę on też jest fizyczny. Musiałbym znaleźć jakiegoś Pokémona, który rzeczywiście atakuje specjalnie, ale na razie nie mam takiej opcji. No i moje Pokémony dostały punkty doświadczenia, oczywiście. I pokonaliśmy... Dwighta. Tak po prostu. A! Mam nadzieję, że ta walka miała delikatny, słodki posmak dla ciebie. Otrzymaliśmy 800 Pokédlarów i coś dostaniemy do jedzonka od niego. Ta walka była niesamowita jak szklanka lemoniady. Proszę, tu jest poczęstunek, który obiecywałem. Bottle of Moon Milk, okej, okay, to jest super, bo to jest regeneruje nam 100 punktów życia. Super, mam nadzieję, że się zobaczymy znowu. Ale jestem bardzo ciekaw, czym jest tamten Pokémon. Co to jest za Pokémon, tak na dobrą sprawę? Okej, ale stoczyliśmy walkę i wyszliśmy z niej zwycięsko. Spodziewałem się czegoś ciekawszego niż... Myślałem naprawdę, że wyciągnie na nas tego Pokémona, który jest tam sobie na ladzie, stoi i się po prostu cieszy. Ale niestety tak się nie stało. No cóż. Ale dostaliśmy jakieś punkty doświadczenia, więc to też jest super. No i możemy teraz szarżować dalej. Nasza karta ligowa jest już tutaj stworzona, tak jak mówiłem. I ruszamy teraz do windy. Ruszamy zobaczyć, co i jak... Dalej, wjedziemy sobie po prostu na wyższe piętro. Także docieramy tutaj do tej windy parowej. Okej, okay. Co się stało? A, to Charizard. I Leon pewnie, oczywiście, z tą peleryną ze sponsorami. Rzeczywiście, nigdy nie dotarłbym do stadionu bez ciebie, partnerze. Nawet... wielkie, stare rzeczy, jak ten... No,
to koło. W środku miasta istnieją, a ja dalej się gubię. Paper, wszystko w porządku? Jedno spojrzenie mówi mi, że zostałeś trenerem godnym wpisu, godnym zapisu, który ci... godnym zezwolenia, które ci dałem. I tak! Wydaje mi się, że możesz być gotowy, żeby użyć również tego. Proszę, spróbuj użyć tego na swoich partnerach, na swoim partnerze, którego trzymasz. Dostaliśmy Miracle Seed, który zwiększa siłę ataków roślinnych, więc zdecydowanie możemy to dać naszemu Kongowi. Możesz wziąć tą windę, żeby dostać się na wyższy poziom miasta, jeżeli udajesz się do stadionu. Okej, zdecydowanie, tak to właśnie działa, że ja się teraz udaję do stadionu i teraz zobaczmy. To jest duży moment, więc ja nie wiem, czy to jest takie bezpieczne. Tam jest oczywiście hop stoi przed wejściem. Stadion może nawet wytrzymać Pokémony Valdaine na maksymalnie w środku. Jest powiedziane, że tak długo jak jest wielki stadion zbudowany całkowicie z kamienia... Aha. Tada. Okej. Pogadaliśmy z Pokébolem i dostaliśmy Pokébola. Okej, super. Więcej nie chciałem. To jest w ogóle... W razie gdybyś się zastanawiał, nie jestem zwykłym Pokébolem. Kim jestem w takim razie? Nazwałem mnie Ballguy. Okej. Okej, stadion jest rzeczywiście ogromny, ale ja sobie tutaj jeszcze poeksploruję, jeżeli oczywiście mogę, jeżeli nic nie będzie zablokowane. Chyba tutaj jest zablokowane. Oj, tak, zdecydowanie. Corviknight nie pozwala nam przejść tutaj. Przepraszam. Nie będę, chciałem zagadać tylko do tej pani. Corviknight to Pokémon, który lata, nosząc ludzi gdziekolwiek chcą. Nawet jeżeli są wymęczeni. Okej, czyli Corviknight to jest zdecydowanie coś, co... tutaj wspiera ludzi, współpracuje z ludźmi i Pokemonami. No i zobaczmy jeszcze drugą stronę miasta. Liderzy gymów pojawiają się na ceremonii otwarcia. O, i stadion, tam gdzie ceremonia otwarta jest trzymana. To już się dowiedzieliśmy tego. Idziemy tutaj w lewo, ciekawe co mnie tutaj zablokuje. O, tutaj jakiś tłum. Okej. Okay. Podekscytowany tłum, który blokuje nam po prostu ten. Nic nie przebije śpiących Wulu na drodze. Więc dobrze, wejdźmy tutaj. Hop. Ha! Dotarłeś wreszcie, co? Stadium Motostoke to tam, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia. Wszyscy będą patrzeć na ceremonię otwarcia... wyzwania gymów. Moja mama, twoja mama, cały świat. To sprawia, że staje się troszeczkę nerwowy tak na dobrą sprawę. A, nie, to nie nerwy. Po prostu trzęsę się, bo jestem tak podekscytowany. Chodź, Paper. Czas, żeby świat poznał nasze imiona. Okej, zdecydowanie, wchodzimy tam. Sprawię, że świat pozna moje imiona. Co wy miałaś do powiedzenia? Okej, świetnie. Okej, tutaj obsługa wspiera trenerów. Buddha Drop-In. Okej, dobrze, czyli trenerzy zostają w hotelu, który nazywa się Buddha Drop. Niefortunna nazwa dość, tak jakby się nad tym zastanowić. Okej, weszliśmy do środka. Jest tutaj mnóstwo teraz trenerów, już przebranych, a... co? Spójrz na to! To miejsce jest wypakowane z... trenerami, którzy podchodzą do wyzwania. Wszyscy z tych... ludzi są... swoimi rywalami. Ha! Zapiszmy się! Okej, ruszamy teraz do Blatu i mamy tutaj osobę, która wygląda dość fikuśnie, czyli to jest prawdopodobnie ktoś nowy. Dalej, nie jestem w stanie określić, czy to jest facet, czy dziewczyna. Poważnie? Co za kawał osoby? Jeżeli jesteście tutaj, żeby się zarejestrować do wyzwania gymów, muszę zobaczyć wasze zezwolenia. Okej, pokazaj swoje zezwolenie od Leona. Fancy that. To jest po raz pierwszy, kiedy challenger, kiedy rzucający wyzwanie, ma zezwolenie od samego czempiona. Ha! No, w takim razie masz teraz dwa, ponieważ ja też mam takie zezwolenie. Co? Wy obaj naraz? Zastanawiam się, co wstąpiło w Leona tego roku. Wasza dwójka musi być czymś naprawdę niesamowitym. Ha! Jestem Hop. Jestem młodszym bratem Leona, tak dokładnie. I następnym czempionem.
zapisz mnie. Nie, zapisz mnie, proszę bardzo, proszę cię. Ja, oczywiście, staram się. Jeżeli dasz mi tylko momencik. Proszę, zostaliście oboje... z sukcesem zapisani do wyzwania gymów. Możecie teraz wybrać swój preferowany numer na swój kostium, na swój... No, na swój kostium. Będzie wyświetlony na plecach waszego kostiumu, więc musicie... i musicie jego nosić w oficjalnych meczach. Okej. Okay. I teraz mój numer uniformu. Ja się jeszcze upewnię, ale będzie to oczywiście 389. Tak, to będzie 389. Pamiętam to, ale wolałem się upewnić, żeby nie popełnić gafy i nie być na przykład jedno obok. Można tylko trzy cyfry i to jest idealne. Nie ma tego Pokemona w galariańskim deksie. Niestety, ubolewam nad tym. Ale będzie ze mną podczas każdej walki w regionie. Numer 389, tak, bardzo dobrze. I proszę, ubierz tą opaskę wyzwania za każdym razem, żeby zidentyfikować cię jako rzucającego wyzwanie, podejmującego wyzwanie gymów. Otwierająca ceremonia odbędzie się jutro. Wszyscy trenerzy, którzy biorą udział, zostali ulokowani w pokojach w pobliskim Budel Drop-In. That's the league chairman for you. To jest, nie wiem, rządzący, dowodzący ligą dla ciebie. Nawet zablokował nam pokoje w hotelu. Idę zobaczyć te... Ciekawe, co to w ogóle jest? I'm gonna go see this fancy dicks. Ogółem chyba chodzi mu po prostu o te lokum. Creeps, MTV Creeps, idzie zobaczyć, idzie obczaić. Dobra, my mamy tutaj teraz wolną rękę, zagadamy tutaj. Time come for another gym challenge. Okej, zagadamy do tej osoby. A, dostałem zezwolenie od samego szefa. W innym słowie, pośród wszystkich... dystyngowanych wystarczająco tu, żeby dostać zezwolenie, jestem najbardziej dystyngowany. No nie wiem, ja dostałem zezwolenie od czempiona, BUM ci w twarz! Dlaczego nie znikniesz stąd i spróbujesz zagadać do kogoś innego oprócz mnie? Aha, to jest praktycznie zbrodnia marnować czas kogoś tak ważnego jak ja. Co za dupek. Czy te pytajniki znaczą dupek? W twoim imieniu? Wydaje mi się, że tak. Nie lubię takich ludzi. O, cześć, ty jesteś fajna. Pogadajmy do niej. Cześć, uśmiechaj się do nas. Jestem bardzo zdenerwowana. Okej, dobra, jasne. Jej Pokémony chcą walczyć, ona nie umie się zdobyć na uczucie tego kogoś takiego. Tutaj jest... O, Morpeko. No. I zagadajmy do niej w takim razie. Wyglądasz troszeczkę zmieszany tym wszystkim. Musisz być z jakiegoś małego miasteczka, prawda? O, praktycznie ja też jestem taka. Okej, czyli tutaj odniesienie... Tu mam w ogóle jakiegoś gościa, który jest staruszkiem. Wszyscy zaczynamy z tego miejsca, ale tylko garstka dotrze do końca. Okej, czy ja mogę tutaj wejść? Dzień dobry. Nie mogę tutaj wejść. Okej, czyli zagadaliśmy na razie. Tutaj mamy dwie postacie z pytajnikami. Tutaj chyba nikogo nie ma. Tutaj w ogóle są te statuły, tak jak są we wszystkich ligach. O, jakie to jest pocieszne. Tutaj mamy jeszcze jakieś dwójkę trenerów, zagadamy. No i tutaj siedzi sama jedna z wygoloną głową. Dzień dobry. Okej, tutaj, którzy zostali zapisani przez właśnie szefa, chairmana, czyli takiego głównodowodzącego. Muszę sobie to przetłumaczyć jakoś ładnie. Oraz czempiona, czyli ja. Okej, czyli tutaj, to jest rzeczywiście w regionie Galar, tak jak było mówione na trailerach, jest to bardzo ważne wydarzenie. Tutaj właśnie ceremonia otwarcia i ogółem całe wyzwanie. Co my tutaj mamy? Ty musisz być... Paper. Budel Drop-In jest w tamtą stronę, jeżeli będziesz tak uprzejmy i podążysz za mną. Okej, czyli oni tutaj rzeczywiście, ta obsługa tutaj pomaga nam w znalezieniu odpowiednich miejsc. To jest chyba Budel Drop-In. Tak, zdecydowanie. Mamy to logo. Wyzywający Paperze. Dotarliśmy do Budel Drop-In.
mamy odpocząć, zbudować troszeczkę sił na następny dzień. Okej, zdecydowanie to zrobimy teraz. Oczywiście zagadamy tutaj do ludzi. Chairman Rose. Wszystkie, większość firm w Galar są właśnie posiadane przez Chairmana Rose. Zagadamy tutaj jeszcze do tego gościa. Hyperbeam, co tutaj jest? Tu jest jakieś przejście w ogóle, okej, wow. O, tu jest jakiś przedmiot schowany. Zwiedzam sobie motostok. Ogółem ja postaram się, tak jak już mówicie, postaram się ograniczać te poboczne dialogi. Teraz jeszcze czytałem, bo to tylko z przyzwyczajenia. Okej, co tutaj jest? Jest tu TM, okej. I możemy złapać Pokemona nowego właśnie w Motostoke. To jest nasz pierwszy encounter w Motostoke. I jest to. On wrócił! On wrócił! Na poziomie 9 Barboach. To jest nasz pierwszy encounter i dodam go do drużyny, dlaczego by nie? Wróciła Barbara, samiczka na poziomie 9, tak, to jest to, czego ja tutaj oczekiwałem, także rzucamy teraz Pokebolem, bez żadnego problemu, teraz, już od razu, tak! Okej, udało nam się, dobrze, nie wiem czemu jestem, to jest pierwszy Pokemon niegalariański, który dołączy do naszej drużyny, ale i tak jestem podekscytowany, że ten Pokemon tutaj oczywiście do nas dołączy i będzie to Barbara, tak jak już mówiłem. Nie może być to inaczej, po prostu Waterground. To jest bardzo dobry Tide Pink i oczywiście z niego skorzystamy, bo mamy dużą odporność na typy, ruchy typu grass, także... Plus... Earthquake jest do kupienia na zewnątrz zaraz, tylko musimy na niego zbierać. Barbara. Zobaczmy ją. Mamy złapaną Barbarę. Aaaa! Na poziomie 9. Jaki tu jest stan? Quiet Nature. Czyli zwiększa specjalny atak, obniża speed. Okej. Okay. Matla, Water Gun, Rest i Snore. Dobrze, to jest ciekawy muset na pewno, ale będziemy w stanie go jeszcze bardziej ulepszyć. Także zagadam tutaj jeszcze. Aha, muszę wrócić, kiedy zostanę czempionem, okej, czyli to jest taki spoiler. I znaleźliśmy tutaj Payday, z tego co widziałem? Nie, chwila. Wait. Mamy Hitcrash, mamy Focus Energy, to są ten i Payday znaleźliśmy, którego się nie może nauczyć nic, ale Tayslap może się nauczyć Gadget. Ja zdecydowanie chcę, żeby Gadget się nauczył, bo to będzie troszeczkę silniejsze od ataku. Tackle, gdzie Tackle ma obrażeń 40, a Tailslap zawsze atakuje co najmniej dwa razy, więc to będzie obrażeń 50. Faktem, celność jest mniejsza. Tackle ma teraz 100% celności, o proszę bardzo, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zaryzykować, w szczególności z Quawetem. I nauczyliśmy się ten. Jeszcze tutaj mamy Payback, który chciałbym, żeby nauczyła się April, chociaż czy ja chcę? No dobra, nauczyła się po prostu. Dobra, ogółem jestem podekscytowany tym, co się tutaj stało. Złapaliśmy nowego Pokemona, Barbarę, która teraz pojawiła się właśnie u was na layoutie również. My tutaj musimy wrócić, jak zostaniemy czempionem, więc to jest chyba tyle, co możemy zrobić z tej strony. Tam na razie w drugą się nie możemy udać. Możemy tutaj jeszcze poeksplorować troszeczkę. Minchino zniknął, tak? Czy mogę pomóc? Pomożesz szukać Minchino? Minchino bardzo lubi bawić się w wodzie i lubi... dźwięki gwizdania. Zakładam, że jeżeli się gdzieś chowa, to właśnie gdzie jest dużo, dużo wody. Mogę... nie jestem w stanie wymyślić miejsc, w których... Dobra, nieważne. W każdym razie mamy znaleźć Minchino. Miałem nie tłumaczyć i nie będę tłumaczył. Okej, dobra. Oni tutaj gadu. Tutaj mamy coś. To jest straż pożarna w ogóle z Octillerym w hełmie. O jacie! Jim Challenge, tutaj wszyscy się rają. Czy ja mogę wejść do straży? Nie mogę wejść do straży. Tu jest kolejny Pokémon Center. Tu jest jeszcze... Okej, żyjcie... tak jak chcecie.
To jest dobry ten. I tutaj chyba nie możemy się wydostać. Okej, czyli z tej strony, czyli tutaj już mamy całe przejście z jednej i z drugiej strony zablokowane, nie możemy nigdzie się udać. Także idziemy poszukać jeszcze Minchino i wydaje mi się, że jedyne miejsce, gdzie ten Minchino może być, to rzeczywiście tam na dole. Więc jakbym wiedział to wcześniej, to bym tego nie zrobił. Tu możemy gwizdać dalej. Super, czyli idziemy znaleźć tego Minchino. Minchino, gdzie ty jesteś? Musi być tutaj, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, że musi być gdzieś tutaj. Lubię miejsca, gdzie jest dużo wody. Dobra, może na razie nie możemy go znaleźć. W każdym razie odwiedziłem wszystko i udamy się jeszcze tam do środka, do budeł drop-in. Tutaj nic nie ma. W każdym razie musimy znaleźć miejsce, gdzie jest dużo wody. Tu jest w ogóle też przejście? Nie, nie możemy się tam przedać. Także wchodzimy teraz do budowy drop-in, zobaczyć, co tam jeszcze jest. I jak wygląda nasz pokój jako osoby, która zapisała się do wyzwania gymów? Mamy tutaj cutscenkę oczywiście, jakiegoś rycerza, statuę rycerza. Haja! Wygląda, że oboje się już zarejestrowaliście. O, cześć Sonia! Skąd wiedziałeś, że jesteśmy w tym hotelu? A, badam tajemniczego Pokemona, o którym mówiliście, że był w zakazanym lesie. Wydaje mi się, że jeżeli przyjrzę się legendom regionu Galar, myślę, że coś wymyślę. Chcecie do mnie dołączyć? Jesteście już tutaj w sumie. Okej, usłyszymy teraz legendę. Co to jest w takim razie? To jest w ogóle jakiś miecz i widzimy, że jest klejnot w tym mieczu zawarty. Co to jest w takim razie? To statua bohatera, który kiedyś uratował region Galar. Mogę przebrnąć przez tą legendę bardzo szybko, jeżeli chcecie. Daj mi wszystkie szczegóły. Chętnie posłucham wszystkich szczegółów i wam wytłumaczę. Zobaczymy, jaka jest legenda regionu Galar tutaj. Dawno temu wielka czarna burza pokryła region Galar. Ludzie nazywali to najmroczniejszym dniem. Land. Ziemia. Właściwie... No, obszar. Ziemia po prostu została najechana przez ogromnego Pokemona. Ale został... Który został Pokemon... Nie. Aha, ogromne Pokemony, ale zostały pokonane przez jednego młodego bohatera, który niósł ze sobą miecz i tarczę. Widzimy, że tarcza też ma w sobie klejnot. Ta statua tutaj ma przedstawiać tego młodego bohatera z legend. Dalej nie rozumiemy, jaki miecz, jaką tarczę bohater tak właściwie miał. I czym jest ten czarny... Czym jest ta czarna burza, która jest dodatkową zagadką. Czymkolwiek to jest, zamroczyło, pokryło nieba nad regionem Galar. Wydaje mi się, że to się pokrywa z nazywaniem tego najmroczniejszym dniem, ale dalej. Ha! Wydaje mi się, że ten bohater musiał być tak silny jak Lee w takim razie. Wygląda, że ty również będziesz miała pełne ręce roboty ze swoimi badaniami, Sonia. Czarne burze, miecze, tarcze i to wszystko. Będzie w porządku, Sonia. To ja mówię do ciebie. Będzie w porządku. Ha! Dziękuję. Przebrnę przez to w jakiś sposób. Nie martwcie się. Wy tutaj zostajecie, tak? W tym hotelu dzisiaj? Nie powinniście się zarejestrować? Najprawdopodobniej. Ale będziemy też również... rozglądać się za tobą, Sonia. Albo będziemy ci po prostu pomagać. Lookout for you to chyba pomagać. I jeżeli usłyszymy coś o tajemniczym bohaterze albo czymkolwiek, powiemy ci. Okej, wydaje mi się, że to jest dobry moment, zakończony legendą regionu Galar, żeby zakończyć ten odcinek. W następnym odcinku będziemy się rejestrować i będzie ceremonia otwarcia. Złapaliśmy jednego nowego Pokemona. Oczywiście... nie wiem, co tutaj jeszcze można złapać. Jeżeli będzie się coś złapać, to będzie jeszcze montaż. Jeżeli nie, to się oczywiście
okaże, ale tymczasem dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Zostawcie podniesioną łapkę pod tym filmikiem, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i dodatkowo naciśnijcie dzwonek, jeżeli już subskrybujecie. Dołączcie do grup facebookowych i discordowych. Linki są przypięte w komentarzu moim, także zróbcie to już teraz. No i wydaje mi się, że to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!